Szanowni, chciałbym Wam opowiedzieć o czymś, co wykracza daleko poza to, co musicie wiedzieć, czy powinniście wiedzieć, czy powinniście dowiedzieć się na lekcji fizyki, ale rzecz w tym, że ta nasza analiza ruchu jest jeszcze niedomknięta. Brakuje nam czegoś. No, a ponieważ sprawa ma historyczne znaczenie i wiąże się z przełomem naukowym w historii naszej cywilizacji, to opowiem Wam taką historię, o co w tym wszystkim chodzi. A rzecz w tym, że wprawdzie przez analogię potrafiliśmy, potrafiliśmy ustalić czy zrozumieć, jak zależy szybkość od przyspieszenia w ruchu jednostajnie przyspieszonym, a cały czas będę odnosił się do ruchu, który odbywa się po prostej i w jednym kierunku, żeby uniknąć komplikacji związanych z zapisem wektorowym i zmianami wekt wielkości wektorowych w przestrzeni. No, wiedzieliśmy, że skoro tempo zmian Szybkości w ruchu jednostajnie przyspieszonym jest stałe, no to szybkość zależy od czasu, tak jak w ruchu jednostajnym zależała od czasu droga. Tam stała było te tempo zmian drogi w czasie, czyli szybkość. Trzeba tylko zamienić drogę na szybkość, a szybkość na przyspieszenie. No i rzeczywiście dostaje się taką zależność proporcjonalną i Mamy tutaj wykresem tej zależności jest linia prosta z wszystkimi własnościami tego wykresu. No ale te analogie się kończą, kiedy próbujemy zrozumieć, jak wygląda wzór na drogę. Myśmy drogę oznaczali przez S, ale postanowiłem zmienić oznaczenia, żeby się S nie plątało z sekundami, tutaj, które są. I tutaj. Więc w tym filmie drogę będziemy oznaczać przez D. No i jak można do tego podejść? Jak można zrozumieć, jak zależy w ruchu jednostajnie przyspieszonym droga od czasu? Otóż, może ja się zmniejszę, żeby nie przeszkadzać. Otóż okazuje się, że jesteśmy do tego gotowi, bo nie bez kozery opowiadałem wam i ćwiczyliśmy pojęcie zmiany wielkości w czasie. No, wyobraźcie sobie, że jedzie samochód po linii prostej, no i w chwili początkowej jest gdzieś tutaj droga wynosi D ze znaczkiem 1, i w kolejnych równych odcinkach czasu one nie musiałyby być równe, ale za dużo rzeczy nierównych sobie to trochę mąci opowiadanie, więc chcę uprościłem sobie to trochę tak, żeby te odcinki kolejne czasu były równe. No tak, jak mierzyliście, na przykład niektórzy z Was mierzyli co godzinę y, 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 zmianę stanu naładowania baterii. Prawda? To też mierzyli w równych odcinkach czasu. Po jakimś czasie delta T, samochód przyjechał i teraz jego licznik pokazuje drogę D2, potem po kolejnym czasie delta T D3, po kolejnym delta T D4, po kolejnym delta T D5. No, dla każdej z tych, z tych odcinków czasu możemy policzyć... Zmianę drogi. Zmiana drogi to, to będzie tutaj d2 minus d1, no i to sobie oznaczymy d21, tu będzie d3 minus d2, oznaczymy d32 i tak dalej, i tak dalej. Ostatnia zmiana będzie d5 minus d4. Zawsze wielkość końcowa minus wielkość początkowa. Pamiętacie, zmiana, no i to będzie d54. No i w każdym z tych odcinków czasu można wyznaczyć tempo zmian. Prawda? To będzie średnie tempo zmian w tym czasie jako średnie tempo zmian drogi jako tą różnicę zmiany drogi podzieloną przez zmianę czasu. Zabawne jest to, że jak mamy takie równanie i znamy tą wartość średniej szybkości na tym odcinku czasu, to można stąd obliczyć zmianę drogi. No i ta zmiana drogi to będzie Trzeba pomnożyć przez delta T obie strony, prawda? V21 razy delta T. A z drugiej strony droga, którą przejechał ten samochód, no to jest w oczywisty sposób suma zmian, tak? Tutaj przejechał tyle, tu przejechał tyle, tu przejechał tyle i tu przejechał tyle. W związku z tym stąd dotąd przejechał sumę tych zmian. No to popatrzcie. I jeżeli się przyjrzymy temu wzorowi, to on wygląda tak jak wzór na pole prostokąta. Na pole powierzchni prostokąta, prostokąta, którego podstawa wynosi delta t, a wysokość równa jest tej średniej szybkości. No i kolejna zmiana, też można ją zapisać tak samo i też można przypisać jej temu wyrażeniu pole, tylko innego prostokąta. To znaczy podstawa jest taka sama, delta t, a wysokość jest inna, no bo w tej drugim odcinku czasu widać, że przejechał więcej, więc... Więc ta szybkość średnia musiała być większa. No i trzecia zmiana tak samo. Znowu wysokość prostok... podstawa prostokąta jest taka sama, a wysokość jeszcze większa. I czwarta tak samo. No i suma tych pól powierzchni, to jest suma tych zmian, czyli to jest droga, którą przejechał ten samochód. No to teraz możemy sobie to narysować. Możemy to sobie narysować na wykresie w układzie współrzędnych. Tu jest czas. Tu wszędzie są te odcinki delta t. Gdybym miał je rysować, zapisywać, to, musiał, to musiałbym strasznie naćkać, ale podstawa każdego z tych prostokątów jest taka sama i równa się delta t. Natomiast wysokości oznaczają kolejne szybkości średnie. No i suma pól powierzchni tych wszystkich prostokątów to jest droga przejechana przez ten samochód. No to teraz wyobraźcie sobie, że ja zrobię taką sztuczkę. Przypomnijmy sobie związek między szybkością średnią a szybkością chwilową. Podzielę te czasy delta t na mniejsze części, na przykład każdy przez dwa i teraz tych odcinków nie będzie cztery, a będzie osiem. No, no bo chcę nadal obserwować samochód jadący stąd dotąd. Tylko że w dwa razy krótszym czasie. No, mogę powtórzyć tą konstrukcję i te prostokąty podzielą się tutaj mi na mniejsze prostokąty. A potem mogę powtórzyć tą konstrukcję jeszcze raz, tak żeby tych odcinków czasu nie było 8, tylko 16 i to będą jeszcze mniejsze prostokąty. I w sumie zauważcie, że wysokości tych prostokątów to będą zawsze kolejne szybkości średnie. W coraz krótszych odcinkach czasu. I jeżeli te odcinki czasu będą bardzo, bardzo krótkie, to te szybkości średnie to staną się szybkościami chwilowymi. W tych bardzo, bardzo, w tych mgnieniach, w tych chwilach czasu. A zatem to, co tutaj zobaczymy, to zobaczymy wykres zależności szybkości od czasu. A suma pól tych coraz węższych prostokątów, których jest coraz więcej, bo coraz więcej jest tych odcinków. Da nam pole powierzchni pod tym wykresem. No i to cała tajemnica odkryta przez Newtona i jemu współczesnych. Jeśli chcemy obliczyć drogę przejechaną przez samochód i znamy zależność szybkości tego samochodu od czasu, to akurat narysowałem zależność taką w ruchu jednostajnie przyspieszonym, ale to może być dowolna zależność. To droga równa się polu powierzchni. Między osią czasu, a tym wykresem. No i teraz oczywiście jesteśmy w stanie obliczyć drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym bardzo łatwo. Tu jest to, co ma nam przypominać poprzednie rozumowanie. No a tutaj wyobrażamy sobie, że samochód wystartował ze spoczynku i przez czas T przyspieszył do szybkości delta V równej a razy t, no bo poruszał się ze stałym przyspieszeniem. No to ile wynosi pole powierzchni tego prostokąta, tego y, y, trójkąta pod, pod tym wykresem? No bo ten wykres tworzy tutaj taki trójkąt. No to jest jedna druga podstawy razy wysokość. Podstawa równa się t, czas ruchu, a wysokość to jest ta końcowa szybkość tego samochodu, która równa się a t. No to razem to będzie jedna druga a razy t do kwadratu. Ach, wcześniej mogliśmy jeszcze sprawdzić, czy to samo rozumowanie sprawdzi się w przypadku ruchu jednostajnego. No, ruch jednostajny odbywa się ze stałą szybkością. No, czyli mamy tutaj prostokąt. Mamy tutaj prostokąt. No, pole prostokąta to jest podstawa razy wysokość, czyli V razy T. rzeczywiście no, droga w ruchu jednostajnym to jest iloczyn szybkości i czasu. No to możemy jeszcze rozwiązać bardziej skomplikowane zadanie. A co się dzieje, jeżeli ten samochodzik. Na początku ruchu, na początku obserwacji miał już jakąś szybkość początkową. Powiedzmy, że wjechał. Widzimy, że porusza się z jakąś szybkością początkową. Zaczynamy obserwować przez jakiś czas i chcemy zobaczyć, jaką drogę przejechał w tym czasie. No, wykres tym razem drogi od czasu. Jeśli poruszał się ruchem jednostajnie, szybkości od czasu. Jeśli poruszał się ruchem jednostajnie przyspieszonym, wygląda w ten sposób, tak? Jak tutaj, tylko nie zaczyna się od zera, tylko już na początku miał jakąś szybkość V0. No to teraz ta figura pomiędzy wykresem szybkości a osią czasu, no jak stąd spojrzeć na nią, to będzie tak z poziomu przekręcić głowę, to będzie trapez, ale możemy na to też spojrzeć w ten sposób, że no tutaj mamy prostokąt, a tutaj trójkąt. tak? No, pole powierzchni tego prostokąta to jest podstawa razy, Wysokość. Wysokością jest szybkość początkowa, czyli V0 razy T, ale pole powierzchni tego trójkąta to jest jedna druga podstawy, znowu czas razy wysokość, a wysokość to jest przyrost, zmiana szybkości w czasie T, tak? czyli znowu A razy T, przyspieszenie razy czas. No i wtedy w ten sposób droga to jest suma. Pole powierzchni pod, pod wykresem szybkości tutaj to jest suma Pola pojaśnie tego prostokąta i tego trójkąta, czyli v0 razy, v razy t plus jedna druga t kwadrat. Prawda, że fajne? No Newton to był łebski facet, niewątpliwie, że wymyślił coś takiego.